Na Dolnym Śląsku przybywa miejsc, w których można skorzystać ze szczepień na COVID-19. Na razie są to pacjenci grupy 0, a więc medycy i pracownicy ochrony zdrowia, ale od 15 stycznia rusza program szczepień populacyjnych, czyli będą mogli się szczepić m.in. seniorzy i nauczyciele. Jak będzie ten program przebiegał, bo już 25 stycznia teoretycznie będą oni z tych szczepień mogli skorzystać? No cóż, zobaczymy wkrótce. Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu. Tu codziennie na szczepienia przychodzi nawet 400-500 osób. Będziemy zdrowsi i inne osoby, które teraz są bardzo obciążone i są chore i leżą właśnie na tych różnych oddziałach, cierpią. Być może jakieś tam zawsze życie uratujemy w ten sposób. Ja uważam, że jakby każdy tak zrobił, to byśmy szybciutko z tego wyszli. Czyli warto się szczepić? Jak najbardziej polecam. Ale wiele osób nadal ma wątpliwości, zastanawiają się, czy warto się szczepić. Musiałem trochę to sobie przetrawić i na spokojnie przemyśleć, czy warto, czy nie warto. I się jednak zdecydowałem, żeby się zaszczepić. Dla własnego dobra i spokoju. U mnie rodzice nie mogą się zaszczepić, no to dla własnego ich dobra, no to ja się zaszczepiłem. Ponad 2,5 tysiąca pracowników USK już zaszczepiło się na COVID-19. To stanowi ponad 65% całego personelu szpitala. Chętnych będzie więcej, bo nadal zgłaszają się ci, którzy do tej pory nie byli przekonani do szczepionek. Czasami to jest ich pierwsze szczepienie, takie profilaktyczne, dlatego że z tych szczepień przeciw grypie nie korzystali. W tej chwili coraz więcej osób przekonuje się do tego, że warto się zaszczepić, warto żyć normalnie, móc funkcjonować i być bezpiecznym dla swoich rodzin, dla swoich pacjentów. Doktor Erwin Kuźnik zaszczepił się 27 grudnia. Po 21 dniach przyjmie drugą dawkę i po tygodniu nabędzie właściwej ponad 95% odporności. Przekonany jest, że te szczepionki są skuteczne i bezpieczne. Ta szczepionka została dopuszczona do użytku, przeszła wszystkie etapy badań klinicznych, które są przewidziane. I jakby nie ma powodów, żeby jakby tutaj mieć jakieś zastrzeżenia. Natomiast jeżeli się ktoś pyta, czy my po szczepieniu, a zaszczepiliśmy już ponad 5 tysięcy ludzi, prawie 6 tysięcy, no to żadnych jakichś specjalnych objawów niepożądanych nie obserwujemy. Dziś przy ulicy Borowskiej zaczął się kolejny etap programu szczepień. To pierwszy dzień podawania szczepionki osobom spoza szpitala. Rozpoczynamy szczepienia podmiotów zewnętrznych. Jest ogromne zainteresowanie. Ponad 7 tysięcy osób z zewnątrz zgłosiło się do nas na szczepienia. Mamy też ogromne możliwości, dlatego że dziennie jesteśmy w stanie zaszczepić około 1000 osób. Do tej pory szpital dostawał szczepionki terminowo i tyle, ile zamawiał. Każda fiolka szczepionki dzielona jest na 6 dawek. Wszystkie muszą być podane w ciągu 6 godzin, po to, by żadna dawka nie została zmarnowana, bo każda szczepionka to szansa na normalne życie. Jestem medykiem, mam wiedzę, mam świadomość i bardzo się cieszę, że miałam taką możliwość. Także absolutnie jestem za tym szczepieniem, ponieważ wierzę, że to się po prostu skończy. Im więcej nas się zaszczepi, mam nadzieję, że wcześniej skończy się pandemia. Co pani by powiedziała tym, którzy są ciągle niezdecydowani? Wie pani co? Nie wiem, czy potrafię kogoś przekonać, natomiast ja nie miałam żadnych wątpliwości, ponieważ wiele naszych koleżanek ciężko chorowało, będę płakać. Część z naszych koleżanek straciło swoich bliskich. Katarzyna Sudnik, Echo 24.